Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. I tym razem jesteśmy na Berserku. Tak naprawdę ten odcinek miał się nie pojawić, ale się pojawił z jednego prostego powodu. Od ostatniej aktualizacji, która była tam, nie pamiętam, tydzień temu, półtora, coś takiego, strasznie przyspieszyło wydobycie run. Tak naprawdę dla osób, które mają same platyny, jest to bardzo teraz szybkie. Nie wiem, czy to właśnie jest kwestia platyn, czy tam konkretnej liczby posiadanych run, jakiejś tam większej, dopiero to przyspiesza. Z tego co wiemy, z tego co tam kilka osób pisało, są to właśnie platyny i one powodują to, że te runy o wiele szybciej zaczęły iść po tej aktualizacji. Co za tym idzie, mamy możliwość, bardzo dużo osób zresztą ma możliwość wydobycia już run z maksymalnymi wartościami. Co za tym idzie, jest to na przykład 60% na broni, tutaj obrażeń, jest to na przykład 15% PZ w jednym itemku, jest to na przykład, nie wiem, 25% łącznej odporności, gdzie trzy takie itemy i mamy komplet, co tam jeszcze, 50% golda w jednym itemku i tak dalej, i tak dalej. Więc ja na Berserku miałem się przebierać dopiero za miesiąc, ale postanowiłem, że dzisiaj nagramy sobie taki odcinek, gdzie będziemy po prostu szukać epików z maksymalnymi wartościami run. Czy mi jest to potrzebne? No tak naprawdę najbardziej byłbym zadowolony z broni 60% chyba, tak mi się wydaje, no i jakiś tam, powiedzmy, na przykład tutaj, żeby nie musieć zmieniać setu na awkę, to powiedzmy 50% golda i 10% PD też by było fajnie dostać, no ale oczywiście jest to losowe. Jeszcze bardzo dużo run mi brakuje do momentu, w którym będę mógł jakby mieć taki gwarantowaną szansę na to, że każdy epic da mi tam maksymalne wartości. Jeszcze tych run mam za mało, ale po prostu jest na to szansa, żeby te wartości były maksymalne. No i teraz sobie to sprawdzimy, przetestujemy, poszukamy. Tu niestety do 10 nie dobija, chciałem jeszcze przed odcinkiem, nie wyjdzie mi, no ale trudno. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Troszkę już na paladynie szukałem, tak delikatnie. Już tam praktycznie secik mam gotowy, ale z tego też jeszcze będzie odcinek jakoś tam w przyszłym tygodniu, więc zobaczycie, jak to dokładnie wygląda. No a dzisiaj tutaj na tym berku sobie po prostu poszukamy. Mam ulepszoną jakość przedmiotu, miałem się nie przebierać w ten epic, bo zwłaszcza, że mi ostatnio broń wyleciała z misji, więc ją miałem świeżą, no ale że mówię, no te runy tak poszybowały w górę, że teraz można znaleźć maksymalne wartości, no to dlaczego by ich nie poszukać. Także to nie będzie takie typowe przebieranie, ale po prostu szukamy. No akurat mamy, widzicie, pierwszy epic, 23% łącznej odporności, troszkę nam on daje, więc sobie go po prostu wyciągniemy. No mówię, no przy okazji się tutaj przebierzemy, ale też generalnie będę zwracał uwagę tylko i wyłącznie na runy, bo one są najważniejsze. I jak wygląda taki kompletny set? No tu mamy akurat PD 9%. Poczekajcie, ile to ma? 5200, 4700. O Boże, to ma strasznie mało pancerza w porównaniu do tej naszej. No ale dobra, no zobaczymy, jak to wyjdzie. PD 9 nas nie interesuje. Nie będziemy też tutaj patrzeć na pachołków ani nic, bo mówię, no to nie jest takie typowe przebieranie. To jest tylko i wyłącznie szukanie run, więc w sumie tego mogłem nie brać, bo ewentualnie broń sobie zmienię. Ale dobra, to wiecie co, wrzucimy od razu do kibla, zobaczymy, jak to wygląda tu u zwiadowcy naszego. Plus 42, więc bardzo dużo, tylko należy mu podmienić runkę na 10%. Cyk i tutaj ten kamyczek. Dobra, to na razie zrobimy tak na szybko, żeby już kibel mieć z głowy. A generalnie teraz nie oglądamy się na nic, tylko i wyłącznie na runy. Kompletny set jaki jest, to tak naprawdę tak. 3 itemki po 25% od łącznej odporności, 50% szansa na legendarne artefakty zwiększona, 10% PD, 50% golda, 60% w broni, obrażeń. I co więcej, i ulepszona jakość 5 w jednym itemku i 15% PZ, tak? Dobrze, chyba wszystko. I to jest tak naprawdę set, który... To wszystko można mieć w jednym secie i to jest taki set, powiedzmy, kompletny. No to teraz 44% golda. Największy problem miałem właśnie z 50% golda ze znalezieniem tam na drugim koncie. To był taki największy, tak naprawdę jakby najdłużej go szukałem, najciężej go było trafić. No i ta łączna odporność 25% to też wcale nie jest takie proste. No ale zobaczymy, jak nam tutaj wyjdzie. Wiadomo, o i mamy ulepszoną jakość przedmiotu, plus 5, jak najbardziej spoko, wyciągamy sobie. Wiadomo, że raczej tutaj dzisiaj nie, wydaje mi się, że nie znajdę wszystkiego.
obrażenia od zimna 58% niestety. No jest to fajna runka, wyciągniemy, no ale ja bym chciał 60. Wiadomo, że tutaj dzisiaj raczej wszystkiego nie znajdę, bo jednak jest to duża losowość, no ale poszukamy najwyżej na następnym epiku, gdzie już się będziemy normalnie przebierać i tych run też będzie więcej, doszukamy sobie powiedzmy tego, czego dzisiaj nie znalazłem i będzie git i tak naprawdę będziemy w domciu, dobra. No to nie zwracam uwagi, no tu widzicie, że te itemki mi trochę dają, błyskawice 54 niestety, te itemki mi trochę dają, ale nie jest to jakoś tam powiedzmy wybitnie dużo, więc nimi się nie przejmujemy, bo nie miałem w planach w ogóle się dzisiaj przebierać. No i znowu ogień 58%, tutaj 55%. To nie będziemy wyciągać, bo to jest na wszystkie cechy, ale to możemy wyciągnąć. No ociera się o te 60%, ociera się. Akurat z brońmi nie miałem takiego problemu na paladynie. Tam tych broni 60% mi całkiem sporo leciało. PD 9%, no niefortunna sytuacja. Szukamy dalej, rękawice ulepszone jakoś 4, no właśnie, no to jest bardzo duża losowość, ale no też bardzo dużo grzybów jesteśmy w stanie zaoszczędzić, jeżeli tu fajny rozrzut w sumie i plus 12, tutaj ten rozrzut nie jest taki wybitny, tutaj też nie, no i runka nawet lepsza, więc to akurat możemy podmienić, odzysk klejnotu. Cyk i najwyżej potem sobie podmienimy na tą 58, jeżeli byśmy nie znaleźli 60, ale raczej będę się starał właśnie znaleźć, od razu to ulepszymy razy 10, no kurde, powiem wam, że lipnie, bo o wiele lepszy drop miałem na swoim paladynie, a tutaj widzicie jak odcinek to nie idzie tak fajnie, szansa na legendarne artefakty 40, no my chcemy już znaleźć 50, także mówię, o i jest PD 10%, czyli kolejna runa maksymalna, super, czyli mamy póki co dwie, dobra, czyli nam potrzeba teraz gold 45, no czyli 5 za mało niestety, teraz nam potrzeba tutaj no na przykład łącznej odporności by było dobrze, no i tego golda 50%, no i oczywiście broni i byłbym zadowolony, no ale zobaczymy jak to wyjdzie, na razie tutaj widzę, że dużo odporności na jeden żywioł, ale to niestety jakoś bardzo znowu na jeden żywioł, jakoś bardzo mnie to nie cieszy, PD 10% znowu, ale zbytnio nas to nie interesuje, ulepszono jakoś znowu 10, dobra, wiecie co, na razie to sobie zrobimy tak, że tą broń, aha, dobra, w tym rządku może być, niech będzie. Cyk, 55 na błyskawice, no to też nas za bardzo nie robi. No poszukamy, 7%, widzicie, no co najpierw dostajemy 10, nagle dostajemy 7, więc to jest jeszcze duży rozrzut, jeszcze takiej gwarancji nie ma, ale jeżeli już jest szansa, to dlaczego by jej nie spróbować wykorzystać, tutaj łączna odporność 20%, no my szukamy 25 i są, punkty życia 15%, świetnie, i teraz możemy to od razu zamienić sobie na przykład w itemku na przykład tym, punkty życia 8% sobie zamienimy z tego paska, zamień runy, tutaj, no co jest, tak dziwnie coś tam myszka mi chodzi, nie wiem czemu, gdzie ten pasek jest, tutaj 15%, dobra, cyk, i już mamy tutaj 15%, czyli w teorii runkę, gdzie mamy 8%, czyli no tu mamy akurat 9, już możemy zamienić na co innego, na przykład na 10% PD, a tutaj na przykład to 5% PD bym zamienił na 50% golda, już bym ten set do awki mógł go powiedzmy wyrzucić, bo już by mi nie był potrzebny, nie? No ale to wiadomo, zobaczymy jak wyjdzie, to jest akurat niestety na wszystkie cechy, więc no kibel już dzisiaj mamy załatwiony. Chyba go wrzucam, bo i tak nie mamy jakoś wybitnie dużo miejsca, także nie ma co. Dobra, lecimy dalej, szukamy dalej, zobaczymy jak to pójdzie. No na razie co mamy? Na razie mamy 3 itemki, złoto 42 niestety, więc nieźle, jakoś to się tam powiedzmy, coś tam znaleźliśmy, nie? W ten sposób. No mówię, no na tej broni mi jeszcze najbardziej zależy. Przypominam, że oczywiście bronie zwykłe dają tylko połowę tego co epiki, czyli jeżeli epik ma maksymalnie 60% obrażeń, no tu 57, no blisko, ale brakuje. A zobaczmy jak u ciebie to wygląda, plus 42, więc bardzo dużo, od razu ci to możemy podmienić, dlaczego by nie. Odzysk klejnotu, cyk, cyk. Więc jeżeli, no mówię, bronie dają 60%, no to zwykłe itemki dają jedynie 30%, dlatego też właśnie tych maksymalnych run trzeba szukać na zwykłych broniach, w sensie na epickich broniach, dobra, tu mamy 58%, zobaczcie jak my się cały czas ocieramy o te maksymalne wartości, spróbujemy to sobie podawać tym naszym pachołom, już tutaj przy okazji jak tyle tych broni sobie znalazłem, to dlaczego by nie spróbować ich tutaj właśnie dla pachołków znaleźć i akurat mamy, zobaczcie, idealnie
generalnie. No, Kunegunda ma akurat nową, chociaż poczekajcie, bo ten rozrzut nie jest wybitny, ale ona też tu nie miała jakiegoś wybitnego, a średnich daje sporo, więc niech będzie na razie. I tak to nie jest jakieś tam nie wiadomo co, poczekajcie, tutaj ta broń to niech sobie na razie będzie, bo w razie tutaj u siebie runkę podmienimy z niej, tak? Dobrze mówię? Nie, to bym musiał z jakiejś innej. Nieistotne, szukamy dalej i szukamy, no 60% na broni, 54, no niedobrze, już tych broni chyba nie biorę, chyba to nie ma sensu. Bo i tutaj runa nie jakaś wybitna i tak dalej, czyli tak, szanse na artefakty 50%, no tu akurat 42, 50% golda, no i łącznej odporności jeszcze nie mam ani jednej, co ciekawe, niestety ulepszoną jakość, no to już mamy odporność na błyskawice 74%, więc też już mamy, powiedzmy, hełm i jakieś odporność na ogień 72, no to nas bardzo, bardzo nie interesuje. Punkty życia 13, no punkty życia już mamy, jak widzicie zresztą. Odporność na zimno, no to jest właśnie taka zabawa, nie? Ale to jest zabawa po to, żeby nie musieć codziennie, dzień w dzień kupować skipa za 25 grzybów, bo już po prostu, no jeżeli zdobędziemy maksymalne wartości, to tak naprawdę już mówię, no tych skipów nie będzie trzeba szukać, nie będzie, no tu niestety złoto 44, no i tu bardzo słaba runa, nie będzie trzeba tych skipów nie tyle co szukać, tylko po prostu kupować, bo jakby, no już po prostu nie będzie po co rozwijać areny, nie? Bo już taki kompletny set, do czego się dążyło od tak naprawdę momentu wejścia tej aktualizacji właśnie z areną, ten kompletny set się dostanie. Nie wiem, czy będą to jakoś jeszcze poszerzać, czy jakoś to będą rozwijać, no ale póki nie ma o tym żadnych informacji, to wydaje mi się, że po prostu nie ma co w tego kupca dalej pakować. Chociaż wiadomo, będą ludzie, co i tak będą to rozwijać, nawet jak już będą mieli te sety, powiedzmy, maksymalne i takie, powiedzmy, kompletne. No ale co zrobić, tak? Tak się zawsze będzie działo. Odporność na błyskawice, no bardzo dużo tych odporności na te pojedyncze żywioły, co nas niestety bardzo nie interesuje. Szansa na legendarne 38. No powiem wam, że akurat szansa na legendarne to była taka runa, która mi dropiła bardzo często, ale no mówię, wczoraj szukałem sobie 50% na golda i chyba z... nie wiem, 6 razy wyleciał mi item, który miał 49%, więc no niestety, jak pech to pech, tu łączna 23, no to też nam brakuje, chcąc nie chcąc, szansa na legendarne 39, no też nas to bardzo nie robi, łączna 20, no niestety. Dlaczego tak się staram, żeby te bonusy były maksymalne? Bo po prostu jeżeli one są maksymalne, to wszystko możemy mieć w jednym secie, a tak to nam może zabraknąć czy 1% łącznej odporności, czy tam 1% na golda i tak dalej, więc no jak już dążyć do tego kompletnego seta, no to już dążmy w 100%, 44% na golda niestety, broń 54, no niestety, słabo. Dobra, próbujemy dalej. Premia do złota 48, kurczę, 2% nam zabrakło. No niedobrze, niedobrze. PD10, no to już mamy. Powiedzmy, ulepszona jakość 5, no to też już mamy. 52 na zimno, 13% punkty życia, no to nie. Szansa na legendarne 47, no blisko, ale też niestety nie. No tak jak wspominałem na początku odcinka, nie biorę, mimo że itemki już mi dają trochę, 49, to jeszcze takiego przebierania, powiedzmy, w 100% nie robię teraz, tylko za miesiąc, bo jeszcze przez przyszły miesiąc myślę, że jakoś ze 3 poziomy, może nawet 4 jeszcze tutaj wbiję i wtedy będę mógł się na spokojnie przebierać. Teraz sobie broń przebrałem, więc spoko, tak naprawdę no na tym mi najbardziej zależało, żeby te bronie poprzebierać. Przy okazji też pachołą przebrałem, także jest git jak najbardziej, 56 niestety. I tyle, nie? Bo no widzicie, ile mi tu dają itemki, zaraz w sumie spojrzę, no nawet po rękawicach 27, no to nie jest mało, nie? To jest dosyć sporo, ale no jednak na tym serwerze to nie robi nam aż takiej różnicy, bo tutaj i tak no nikt tak bardzo już nie ciśnie, no to jest już dosyć stary serwer, jakby nie było, w sensie no nawet jeszcze nie ma roku, ale mimo wszystko widać już po topce, że ludzie już aż tak bardzo nie tryhardują, dlatego też nie ma co, wiecie, co epic się przebierać i tak bardzo cisnąć, bo nie ma to najmniejszego sensu. No a mówię, no ten, jak teraz coś poznajdujemy, to w kolejnym epiku, w sensie na kolejnym jakby
no dobrze, na kolejnym epiku będziemy mieli mniej do znalezienia, nie? Więc zawsze, zawsze to jest spoko. Premia do złota 50%, dobra, mamy to, super. Czyli teraz co my robimy? My na razie chyba tylko sobie podmieniliśmy... te punkty życia. Dobra, to zostawiamy na razie tu i szukamy dalej. Co nam jest jeszcze potrzebne? Łącznej odporności nie mamy ani jednej, więc to jest tragedia. No i 60% na broni. Tak naprawdę te dwie rzeczy, ale dobra, secik już na awkę można powiedzieć, że mam w jednym, jakoś go tam upchnę, także jest git, już nie będę się musiał przebierać, złoto 37, dobra, no z tego złota jestem zadowolony, jeszcze żeby z jedna na łączna odporność wypadła 25, to będę też szczęśliwy, no a tak jak wspominałem, na kolejnym epiku sobie doszukamy to, czego nam brakuje, więc będzie git i wtedy też się przy okazji przebierzemy, ale dobra. No może jeszcze jakoś nam się przyfarci, jeszcze mamy 700 grzybków, 58% znowu, no nie ma szczęścia do tych broni, nie ma niestety, no ale cóż zrobić, 58 to też nie jest wcale mało, odporność na błyskawice 74, dalej, może coś nam jeszcze wypadnie, odporność na ogień 73, no mówię, no bardzo, a co jest, czemu mi tu nie przewija, coś się zlagowało znowu. No tak, na to wygląda, że się coś zlagowało. O dobra, zaczęło przewijać, git. Tak, przewija, dobra. Wszystko śmiga dalej. Tak jak mówię, no na te pojedyncze znowu, odporność na ogień. No bardzo dużo tracimy przez to, że nam takie odporność ozimna 60%. Yes, mamy to. Dobra, świetnie, od razu zamieniamy runy tutaj za tego żółwia. Dobra, jest git, mamy 60%. Co prawda nie jest to wybitnie, bo jeszcze musimy 3,60 znaleźć tutaj na pachołków, ale grunt, że już na samym sobie mamy, to jest bardzo fajne. To możemy od razu rozmontować. I lecimy i szukamy dalej. Także dobra, tą broń w sumie to ją chyba do kibla zostawię. No ja tu sobie już po odcinku zrobię porządek w tym ekwipunku. Nie ma co tutaj się teraz tym zajmować, bo to szkoda czasu i szkoda waszego bardziej czasu. Ja tutaj dzisiaj wam chciałem pokazać, jak właśnie wygląda szukanie tych artefaktów z maksymalnymi runami. Szansa na legendarne 40%, no jeszcze nam tej legendarnej brakuje i tych łącznych odporności, tak naprawdę to będzie wszystko, punkty życia 15 znowu, no ale okej, no już to akurat mamy, chcąc nie chcąc, no dobra, no i grunt, że jest to 60% na broni, to jestem bardzo zadowolony. I te itemki do awki, nie? Bo te łączne odporności, to szanse na legendarne, to się tam jakoś później znajdzie, powiedzmy, gdy już będziemy się tutaj normalnie w 100% przebierać. Odporność na zimno 66. No tak myślę, że do 150 grzybków sobie polecimy. I po prostu... O, zobaczcie, 60% błyskawice, jak miło. Dobra, no to zamieniamy ku Negundzie oczywiście. Później ewentualnie wojownikowi, na sam koniec tutaj magowi, ale git, fajnie, że wyszło. Kolejne 60%, no widzicie, na sam koniec. I jeszcze nas tutaj nagrodziło, powiedzmy, gra nas nagrodziła. Tylko kurde, tą łączną odporność, szkoda mi strasznie, że ani jednej nie pokazało. No ale trudno, to się tam jakoś w przyszłości znajdzie. Jeszcze 150 grzybów, jeszcze może coś, co nam będzie potrzebne, wyleci. No ile mieliśmy na początku? Chyba z 2500. No to widzicie, no przy mojej ilości run jednak to jest trochę kosztowne, żeby takie pełne sety po prostu znaleźć. Ale no... co zrobić, tak to wygląda i tak tutaj miałem akademię skracać na poziom 20, no ale trudno, na akademię trzeba będzie poczekać, a za to mamy jakiś tam, powiedzmy, już fajniejszy ten secik, jeżeli chodzi właśnie o te runy, ogień 45%, no to nie, tutaj PD 8%, no to też nie, bardzo nas nie obchodzi, zimno 55, no nie. Dobra, dawaj dalej, 47% błyskawice, no nie. Cały czas nie jest to dla nas. PD 7%. Co zrobić? No i dobra, powiedzmy jeszcze z dwa artefakty. Łączna odporność 25%. Okej, to już jest fajne, to już mi się podoba. Tylko teraz tak, poczekajcie. Co my byśmy tutaj chcieli zrobić? No na pewno to wymienimy za jakąś łączną odporność. Tylko ja nie mam w ogóle miejsca w ekwipunku. Jak to tu wygląda? Tu są po 2500 itemki. Tu są, widziałem, że jakieś droższe sobie zostawiłem na boku. Więc dobra, no myślę, że te 2500 mogę zrobić wyjątek i posprzedawać na ten moment. To sobie weźmiemy.
weźmiemy. I co więcej, no w ogóle jeszcze jeżeli ktoś by pytał, to na pachołkach nie będę szukał, wiadomo, tych punktów życia 15% i tak dalej, łącznych odporności, bo oni to wszystko już mają zrobione. No i pachołki nie potrzebują czegoś takiego jak szansa na legendarne artefakty, ulepszona jakość przedmiotu i tak dalej, więc tutaj to oczywiście zostaje, tutaj jedyne co, no to te runy 60% muszę skombinować, a u siebie, jeżeli chcemy kompletny set, no to muszę coś takiego robić, tylko poczekajcie. Ja to chyba po prostu za tą łączną odporność, którą sobie zmienię na ten moment, tak mi się wydaje. Tutaj są gadki, łączna odporność, cyk. No i dobra, jesteśmy w domu, mamy też coś na siłę, plus 57, więc też bardzo dużo. Dobra, to mu podmienimy tam jakoś później, na razie to na bok i dobra, i poszukamy jeszcze sobie do ostatniego epika, powiedzmy, i mamy jakiś epik, odporność na ogień, no trudno. Czyli co, na razie tutaj robię miejsce na klejnot, cyk, tutaj mu podmieniam, troszkę pancerza traci, no ale prawie 60 cech, więc to jest dużo. Odzysk klejnotu, łączna odporność, obydwa te przedmioty miały, więc zostaje mu 75% i jest git. Dobra, wydaje mi się, że to by było na ten moment na tyle. Tylko teraz musimy to jakoś z głową rozplanować. To jest 2,5 miliona, w sensie to możemy zostawić. To możemy sobie sprzedać. Broń to tam będzie jakoś do kibla. To już było w kiblu, to trzeba będzie wrzucić. Tutaj mam w ogóle sporo itemków, wychodzi na to, że do kibla. Tutaj mamy jakąś broń, to też nieważne. Zróbmy to na razie tak. Tu jest ulepszona jakość przedmiotu, no to ona niech sobie na razie będzie. Na razie i ona nie jest musem, żeby ją mieć, więc trudno. Tu jest ulepszona, aha, to jest ta tarcza, to ją weźmiemy do góry, w sensie tarcza, zbroja. I teraz tak, jak to u nas wygląda? Punkty życia mamy na pewno jedne zbędne. Dokładnie te. I tutaj mamy 5% PD, czyli PD zamieniamy sobie na 10%, zamień runy, cyk, cyk, i mamy 10% tutaj, jak widzicie, PD. I teraz te punkty życia sobie zamieniamy na 50% golda, cyk, w ten sposób. No i dobra, łączna odporność 75%, gold 50%, tutaj 15% bonus run i 60% od broni. Czyli generalnie jest git. Tak jakby, powiedzmy, cel na ten odcinek, który sobie założyłem, wykonałem, bo już nie będę musiał się tutaj bawić zmiany ekwipunku i tak dalej. To sobie odkładamy tutaj w róg, żeby było. To możemy na razie, to będzie tam do kibla na kolejne dni, powiedzmy. Zrobimy to w ten sposób. Dobra, git. No i co mogę powiedzieć? I to by było chyba na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobało. Mam nadzieję, że wyszło git. Od razu tutaj musimy zaczarować, tylko że ja mam amulet zaczarowany. A nie, to dobrze, że mam zaczarowany, to nieistotne, nieistotne. Im tutaj jeszcze sobie poczarujemy bronię, bo wymienialiśmy, cyk. No i jeszcze bym musiał to poulepszać, nie? Bo chyba czegoś tam nie mam ulepszonego. Czy wszystko mam ulepszone? Nie, chyba wszystko, bo ja tutaj generalnie nie zmieniałem bardzo itemków. To możemy razy 12 sobie machnąć, niech będzie. I tyle, więc jakby jeszcze nam brakuje czego. Ulepszona jakość przedmiotu to sobie wsadzimy jakoś tam w międzyczasie do któregoś z itemków. Po prostu musimy znaleźć jeszcze 25%, dwie łączne odporności, na przykład tu i tu. I wtedy byśmy mieli coś w tym stylu, że tu będziemy mogli wsadzić ulepszoną jakość przedmiotu 5, a na przykład do tej łącznej odporności będziemy mogli wsadzić szansę na artefakty 50%. I to już będzie kompletny secik. Oprócz tego jeszcze dwa razy potrzebuję broni z 60% runą, powiedzmy. I dzięki temu będę mógł sobie, miał już tutaj po prostu na tych pachołkach też to kompletne. I koniec. I tak naprawdę z menadżerem areny, z zarządcą areny zabawa się skończy. Chyba że coś tam nowego wprowadzą, coś tam jakoś to znowu urozmaicą. Ale na ten moment to byłby koniec, jeżeli o niego chodzi. Więc wydaje mi się, że git. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Ja wam dziękuję za uwagę. Możemy jeszcze władować sobie, bo mamy tutaj cały tydzień odkładałem praktycznie golda. W sensie no, tam jak mi wzrosło do około 800 milionów, to tak zbijałem znowu do 500, żeby około 500 mieć właśnie na ten odcinek, a teraz sobie możemy to ładnie władować w siłkę i mamy już 8150. Także dobra, ja wam dziękuję za odcinek, dziękuję wam za uwagę, zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów, zostawcie komentarze, zostawcie oczywiście subskrypcję z dzwonem, dziękuję wam raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!